Witam na kolejnym filmie. Tym razem wybierzemy się na szlak w County Clare wzdłuż klifów moherowych. Klify owe są częścią wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Są zbudowane z wapieni i piaskowców. Mają około 14 km długości. W najwyższym miejscu osiągają wysokość 214 metrów. Klify moherowe są jedną z głównych atrakcji turystycznych tego regionu. Będzie trochę wiało, ale zapraszam do obejrzenia, póki nie postawią barierek. Ostatni rzut okiem na początek klifów i zaczynamy wędrówkę. Całość szlaku to jest 24 km. Biorąc pod uwagę to, że się idzie do Dulin i wraca tą samą drogą. Ja jadąc z domu zabrałem ze sobą rower, przypiąłem go w Dulin i przyjechałem tutaj autem. Więc po prostu pójdę w jedną stronę, dojdę do Dulin i z powrotem wrócę rowerem po samochód. Ta krótka wyprawa jest również testem mojej kamery Panasonic LX15. Mam co prawda również GoPro ze sobą, ale ze względu na ogrom krajobrazu nie sądzę, aby GoPro było w stanie oddać cały ten widok. Jak widać, materiały do ogrodzenia klifów, jak również i zabezpieczenia ścieżki, są naprawdę lokalne.
ponowna półka skalna. Jeszcze są tematy. Wieża, o której zaczynaliśmy trasę. A tuż przy ścieżce widok jest następujący. Jest dobre 150 na dół. Dwieście metrów w dół. Nie ma co iść na stronę za potrzebą. W oddali widać odrestaurowaną basztę, która jest na terenie tego całego parku. Można oczywiście tam zwiedzić, jest centrum wbudowane w górkę. Natomiast ta ścieżka jest rewelacyjną alternatywą, aby zobaczyć klify, ale nie trzeba płacić za wstęp. Tu na górze jest koparka. Damy na zooma. To jest cały zoom optyczny LX15. Jak malutka jest koparka w stosunku do wysokości klifów. Trudny wybór. Bezpiecznie czy widoki?
przy mocniejszym wietrze na pewno nie radzę tędy nikomu przechodzić. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Już wkrótce druga część szlaku.